To będzie już czwarty z kolei rok, w którym suwalscy seniorzy będą mogli liczyć na wsparcie w wykonywaniu drobnych domowych napraw. Z kilkuletnich doświadczeń wynika, że miejski program pomocy doskonale odpowiedział na potrzeby osób starszych, którym proste czynności mogą przysporzyć nieco kłopotu. W ubiegłym roku wykonano około 1000 drobnych napraw na rzecz blisko 200 osób. Zgodnie z przyjętą regułą, fachowiec może pomóc seniorowi czterokrotnie w ciągu roku. Na jego wsparcie mogą liczyć osoby powyżej 70 roku życia lub o 10 lat młodsi, o ile posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Najczęściej jednak to ta pierwsza grupa korzysta ze wsparcia Złotej Rączki. W pierwszym roku realizacji przedsięwzięcia z usług skorzystało niewiele, bo zaledwie 116 osób, a wykonano dla nich około 1060 dobrych napraw. Rok później i osób, i usług było nieco więcej, odpowiednio 122 i 1100. W ostatnim roku osób przybyło, a ilość usług nieco spadła. W bieżącym roku na realizację programu samorząd wyda 60 tysięcy złotych i nie zmieni zasad świadczenia pomocy.